Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Fallouta 4, w pierwszym odcinku w nowym roku, w roku 2018. Mam nadzieję, że żyjecie po Sylwestrze dobrze, że nie macie bólu głowy jakiegoś mocnego i że wszystko było w porządku. I dziękuję bardzo, że znaleźliście czas, żeby ze mną spędzić te pół godzinki przy Falloutie, przy post-apokaliptycznym ugadymyt. Co to? Postapokaliptycznym świecie. What? Jeju. Co to? What the fuck? Słaby początek roku dla naszego bohatera z Fallouta. No, słaby. Widzieliście. Może inaczej. Tego... Zabijmy najpereczką. Żyje? Uciekaj! Uciekaj. Bo to chyba wybuchnie. Nie! What the hell? Ktoś strzela tym. Kto to strzela tymi atomówkami małymi albo rakietami? Muszę najpierw tego zlikwidować. Ja cię kręcę. Zobaczmy na lunecie. Czy kogoś tutaj zobaczymy? Nie bardzo. No mi ja nie widzę. Zobaczmy skąd leci ta bomba. Strzelaj! No what the hell? Co tu się dzieje? Czy może jestem za słaby, albo powinienem tu w pancerzu wejść? Ale normalnie... rozwalają mnie, nie wiem co. Ten szturmotron po pierwsze mnie obije, ale szturmotron szturmotronem. Ktoś tu ma... ktoś tu normalnie ma wyrzutnię rakiet. Autognioty Hub City? Ktoś tu strzela. Czy tu wejdziemy? Nie. Nie wskoczysz tu. Naprawdę. O. O. Szturmotron. Stary, nie do mnie. Wow. Gdzie on jest? Halo. Kliszko. Dobra. Załatwiony. Wow.
Weź go wykończ. Ups, głowa odpadła. Ej, ale dobra, słuchajcie. Chyba jako tako. Nie, tam u góry jeszcze ktoś jest. Kto to do mnie strzela? Aha, tu. Bęk, głowa. U, twardy. 4 headshoty. Wkład plazmowy. Świetnie, świetnie. A tu jest cały czas gdzieś ten szturmotron, ja wam mówię. Okej. Okay. Ogniwo fuzyjne. Ale jest szturmotron. Naprawdę. What? Co? W co strzelę? Korpus. Krytyczne. Pięknie. Szturmotron załatwiony. O, nie spadaj, nie spadaj. No dobra. Tu jest jeszcze ktoś na dole. Łapka? A. Dobra. Macie to wszystko? Naprawdę? Myślałem, że tutaj będzie bardziej zaawansowana obrona. No ale ten ma fajne rzeczy. Zobaczmy na mapkę, czy faktycznie poczyściliśmy. No. To mi się podoba, chociaż nie było łatwo. Kilka razy mnie tu zabili, nie? Widzieliście. Teraz zmienimy sobie w takim razie na pistolet. Zobaczmy jeszcze, co w środku tutaj mamy. Hełm bojowy. Terminal Hub City. Co tu mamy? Steampack, dobra. I czy my w ogóle w tamtą stronę mamy iść? Tak, mamy iść w tamtą stronę, bo chcę, słuchajcie, w tym odcinku dojść tutaj. Zrobić tutaj zadanko dla Nika. Holotaśmę znaleźć. I tu jest posiadłość krupów. Mamy zabezpieczyć warsztat, więc myślę, że troszeczkę tutaj podróżowania w noworocznym odcinku nam nie zaszkodzi. O, niepotrzebnie się zatrzymywałem, ale dobra. Idziemy w dobrą stronę bodajże. Jeszcze raz zobaczę, żeby nie było tak. Idziemy w dobrą stronę. Tu ktoś sobie piwko pił i oglądał telewizję. Tu jest jakoś tak bardzo spokojnie i dużo wolnej przestrzeni. Boję się, że zaraz możemy spotkać... What the fuck? Zaraz możemy spotkać szpon śmierci. Ale może się mylę. Parking clean pier. To jest zalane wodą. Tu coś ciekawego znajdziemy. Samochody same. Nie, automat z kolą. Nic jakoś szczególnie specjalnego nie ma. Tam jest jakiś... O, cześć. Widzicie? Tam jest robot. Jak on się nazywają? Wally? No, rączki, złote rączki. Czy jakoś tak. Porucznik wyrwi flag. Wow! Serio? Wyrwi flaku? Ja chcę przecież pomóc. Uff, ogniwo, lampa próżniowa, stal, dobra. Czy my dobrą
Dobrym mostkiem idziemy? Dobrym mostkiem idziemy. I tam gdzieś... Nie, czy tu? Ejku. Tu gdzieś jest jakiś posterunek, w którym właśnie mamy tą holotaśmę. To jest zadanie, które dał nam Nick. Znaczy dał nam. Spytał, czy... O. Co to jest? O, dammit. Spytał, czy możemy mu pomóc, a ja, że... Jako, że Nick jest naszym towarzyszem stałym. Że Nick jest naszym stałym towarzyszem, to jest po pierwsze. Po drugie, naprawdę nam pomaga. O, aha, po trzecie, że bardzo go lubię. Więc zdecydowałem, pan wyrwi flag. Więc zdecydowałem, że pomogę, no. No strzelaj, dobra. Nawet się nie spociłem, gdybym miał taką możliwość. Okej, ogniwo, bezpiecznik, stal. Trochę sobie nazbieramy surowców. Też dobrze. Dobra, i tu mam już za 70 metrów posterunek policji, tylko tu jest, widzę, że... Oho, pies. Widzę, że tu jest sporo rzeczy... O, bractwo. Sporo rzeczy automatycznych, czyli robotów, tych szturmotronów. A one, powiem wam, że... O, przyjechali nam pomóc. Że sprawiają trochę problemów. Więcej niż bandyci na pewno. O, panowie, dziękuję wam bardzo, że przyjechaliście. Że przylecieliście mi tu pomóc, naprawdę. No, doceniam to. Na brzeże. Wizytówka Pikmana, nie wiem po co. Ale weźmy... Tylko na szczurę. O, ktoś tu jednak jest. Z kim oni się strzelają? Z kim oni się strzelają? Halo? Pomogę wam. O kurde. O, czarny bandyta. Widzicie, co on ma? Dobra. Ej, to ja idę. Jak mamy wsparcie, to ja idę tam. Czuję, że możemy znaleźć coś fajnego. Libertalia. To jest Libertalia? Tu jest Libertalia? Ej, no faktycznie. Ej, no idź. Zaciąłeś się na drewnie. Pomogę ci. Ops. Proszę bardzo. Bandycka menda, gdzie ona jest? Snajpera. Wychyl się. Bang. Nie podoba mi się, bo... Co oni robią? No dobra, zaraz pójdę, ale ja chcę... O, ten niestrudzone działko obrotowe. Oczywiście, że weźmy. Uuu, to mi się podobało. Ogniwo pewnie. Nabój, okej. Okay. Gdzie oni poszli? Halo, halo. Panowie. Panowie, w którą stronę wy poszliście? Ad Victoriam. Co, oczyściliście? Wszystko? Nie, nie jest oczyszczone wszystko. Hej. Gdzie oni są? Ja nie chcę sam tam iść. No to po frytkach zestrzelili. Wiecie co? Zapiszemy, żeby nas tutaj nie zabili.
załatwiona. Pracownia. Kto tu w nas rzuca? Czym? To jest nasz. Okej. Okay. Jedźmy. Kto? What the fuck, what the fuck? O-o. Dobra. Pięknie. O! Myślę, że to Nick. Człowieku. Krzycz, że nie jesteś Nick. Medix. Sprawdźmy, co tu jest. Nabój. Nabój, steampunk. O, on na dole jednak jest. No nie. Garnek podświetla mi, bo coś zaznaczyłem, że czegoś potrzebuję. Chyba stali. Muszę to odznaczyć. O, cześć. O, naboje, no pewnie, że weźmy. To nic ciekawego więcej nie ma? O, coś jest. Karabin snajperski. Weźmy, jak nie jest za ciężko, to jeszcze weźmy. Łyżka. Antyrad, no czemu ja antyradu nie wziąłem? Kurczę. Oho, to jakieś... Miejscówka. Pana, który się lubił upijać. Antyrad weźmy oczywiście, aparat też. To by było tutaj. Zobaczmy, czy jest oczyszczona Libertalia. Tak, Libertalia została oczyszczona, moi drodzy. I to mi się podoba. Mamy kolejne miejsce oczyszczone. Pewnie będzie tak, że Preston da nam kiedyś misję, żebyśmy oczyścili tą właśnie Libertalię, a my już będziemy ją mieli oczyszczoną. Czy tu coś było? Aha, tu już wzięliśmy te rzeczy. Okej, okay, to ja nie będę tutaj zaraz. Ktoś strzelił. Okej. Okay. Pęk wieżyczka, jeszcze się trzyma. Dobra, załatwiona. Nie wiem, czy tamto jest też Libertalia. A wiecie co? Przecież mamy chyba umiejętność... O-o. Myślałem, że mamy umiejętność, że możemy pływać i że nie działa na nas promieniowanie wtedy, ale chyba... Chyba tej umiejętności nie wziąłem w końcu. Bo nie mogłem wziąć. Ale czemu nam pokazywało, że Libertalia jest oczyszczona, jak jeszcze tutaj mieliśmy przeciwników? To mnie dziwi, Radix. Nie uważacie, że to było dziwne? Albo to już nie jest Libertalia, może to po prostu jakaś część świata. Może tak, słuchajcie. Dobra, cofnijmy się do biura szeryfa. Nie będę już pieszo się cofał, tylko cofnę się szybką podróżą i tam znajdziemy tą holotaśmę Wintersa, która nam pozwoli kolejną szóstą z 10 holotaśmy przesłuchać i będziemy bliżej rozwiązania zagadki dla Nicka Valentine'a. Jak już mówiłem, chcę po prostu pomóc Nickowi w jego zadaniu
Czemu nie? Czemu nie? On mi pomaga, cały czas mi towarzyszy, ja lubię z nim chodzić, więc pomożemy Tesznikowi w wykonaniu zadania dla niego. Dobra, to jest tutaj. Musimy wejść do góry. Okej. Terminal dowodowy szeryfa. Awantury, agresja, Rogers, to nie. Holo, taśmy, Winter, proszę bardzo. Publiczne obnażanie się ktoś i zabójstwo Gonzales, dobra. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? To nie tu. Aha, jest. Odtwarzaj. Mamy 6 z 10 taśm, widzicie? Poczekajcie, on będzie nam mówił, a my jeszcze musimy się udać w tę stronę. Okej. Ty mi też was odbiorę? No i dobrze. I szóstą taśmę. Olo taśmę odsłuchaliśmy. Posiadłość krupów. To są... Tu będą gule chyba, co? Bang! Ups! Nie widziałem tu ich. Uważaj, Nick. No. Dobra, zostały chyba jeszcze tylko 3. Wow! Co on tak? Jakoś szybko tutaj dobiegł. Spinka, o, spinkę weźmy. Kapsel, nabój, widelec obiadowy. Wow. No, rozbójnik, ty. Ładnie, tak? Okej. Okay. I chyba jeszcze jeden gdzieś u góry został, ale... Kapsel, dobra, weźmy ogniwa fuzyjne. Gdzie jest? Łup! Mutacji! Dobra, mamy coś fajnego, ale nie możemy już dźwigać. To wywalmy. Otwórz w biurku, coś może być? Jest. Klucz do sypialni, przedwojenne pieniądze. O kurde. Korpus, nieważne w co. Chyba go załatwimy, co? Dobra. Spadł. Ach, dobra. Później zobaczymy, co tam jest. Co możemy z niego wyciągnąć? Piłka. Klucz do piwnicy. Ua.
Czekajcie, weźmy to może karabin, bo kapsel, nabój, napromieniowana krew. Dobra, 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 wspomagacze ja bym chciał. Antyrat i kotety z psa. Cyk, pięknie. Idziemy do piwnicy jeszcze. Kto? Gdzie? No serio? Wszystko w porządku, ale nie zauważyłem tego. Gostka. Weźmy jeszcze jakiś kotlet z kretoszczura. I na dół. Kapsel. O kurde. Kapsel. Mini atomówka. Aparat. Aparat weźmiemy. Przedwojenne pieniądze. Kapsel super klej pewnie. Załatwiony. Kto to jest? Theodore Krupp. Niestety nie żyje. Co tu mamy? Terminal osobisty Theodora. Tu jeszcze. Aha, myślałem, że to jest pani Krupp. Wkład plazmowy, naboje. Ujujujujujujuj. Ile fajnych rzeczy. Kapsel. Ach, nie mogę biegać. Musimy coś wywalić. Ubiór bojowy, ochraniacz. To możemy w sumie wyrzucić. Nadal nie możemy biegać. Dobra, najpierw otwórzmy safe. Pięknie. I co? Naboje, ogniwo, dobra. I teraz zobaczmy, co jeszcze byśmy mogli... Nie musimy nic wyrzucać. Na przykład przeróbmy sobie karabin. I w sumie nic więcej nie możemy przerobić. Mamy bardzo dużo tych. Aha, ale możemy biegać. Czyli co? Czyli zadanie wykonane? Zaraz zobaczymy jeszcze w Pip-Boyu, ale wydaje mi się, że tak. Czekajcie. Cyk, mapa. Nie, jeszcze nie. Zabezpiecz warsztat. Aha. Cyk, proszę bardzo. Zrobione, moi drodzy. Posiadłość Kruppów. Skarpa ten pań. Znać mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. Ale jeżeli już tu jesteśmy, moi drodzy, to może schowajmy tutaj wszystkie śmieci. 225. Ale nadal... Och, to mogę wyrzucić to... Bierzemy, bo on ma kieszenie. A to plus jeden do siły i wytrzymałości. To chyba mnie się podoba. Na lewą nogę. A czemu on zabiera miejsce w ekwipunku? Ej, no to dobrze. To niech tak zostanie. Wydaje mi się, że ten gul się ruszał. Nie, wydało mi się. No dobra, no to mamy, słuchajcie, oczyszczony tutaj ten... tą posiadłość. Więc można tutaj ludzi nasłać. Ale gdzie była ta skarpa? Kto nam dał to zadanie, moi drodzy? Kto nam dał? Tu chyba chłopaki. Tak, chłopaki tu nam dali zadanie, więc my się do nich przenieśmy. Poinformujmy, że zadanie zostało wykonane i zobaczymy,
co tam dalej nam powiedzą, może przeniosą się z tej skarpy tam, bo tam jest naprawdę fajne miejsce, odgrodzone od świata mostem, jakby tam wszystko ogarnąć tak do mostu, to naprawdę mogłoby być fajne miejsce na założenie osady. Aha, dokładnie. No i pięknie, oczyszczanie drogi, misja zakończona sukcesem. Zobaczmy, czy ktoś się wprowadził. Tak, dwie osoby już się wprowadziły, więc bardzo się cieszę. A my teraz jeszcze zobaczmy, co tu mamy. Zabieg nierządzący się tam supermutantów w Breakheart Banks. Gdzie jest to Breakheart Banks? Bo nie wiem. Aha, tu. Wiecie co, to jeszcze możemy, jako że odcinek noworoczny, wolne macie, to może jeszcze pójdziemy sobie oczyścić to miejsce supermutantów i wtedy sobie zakończymy ten odcinek, a już jutro, czyli 2 stycznia, 3 i tak dalej, to odcinki, mam nadzieję, że wrócą do takiej normalnej, półgodzinnej długości, bo to wiadomo, praca, szkoła i tak dalej. Nie wiem, czy szkoła, nie no, szkoła też już od 2 stycznia pewnie idziecie do szkoły. Samoróbka, tak, i w tą stronę, no to go, trwa zapisywanie, dobrze, ale może sami też zapiszemy, bo to różnie bywa z tym, 90 metrów, więc naprawdę jest niedaleko i super mutanty, tak, to też raczej większego problemu z nimi nie powinno być. Okej. Okay. Country Crossing. Zorganizuj obronę. To mu togar. Ktoś tu jeszcze jest. Ach, ten u góry. Rzeźnik. Dobra, załatwione. To chyba wszyscy, co? Zbanek na karze? Nie, dajcie spokój. Odlot wiewiórcze kęsy też sobie może zostawimy. O, jeszcze dwóch jest. Dobra. Co tu znajdziemy? Ten miał tylko deskę, naprawdę? Taśma klejąca klucz, pięknie. Jeszcze jeden tu gdzieś jest. Aha, dokładnie. I w nogę dostał. I to chyba wszyscy. Dokładnie tak. Daj znać mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. Tu zobaczmy, co jest. Steampunk Antered, bardzo chętnie. Oczywiście, że New Coca-Cola Quantum. Przepaska biodrowa. Okej. Jeszcze chciałbym zobaczyć, co tu mamy w środku. Czy znajdziemy cokolwiek? Tu nie. O, pracownia. Płatnerz. Nie, rusznikarska to jest. Steampunk Antirat standardowo. Nabój, karabin szturmowy sobie odpuścimy. Taśma klejąca. Uprząż piersiowa. Dobra. Wracamy do Kieratu. Szybko powiedzieć chłopakom i dziewczyną, że wyczyściliśmy tamto miejsce, że też inni ludzie mogą się wprowadzić. I słuchajcie, naprawdę, to ten świat w Falloutie powoli, powoli robi się przyjazny. Przyjazny dla nas, przyjazny dla dobrych ludzi. I to wszystko dzięki nam, dzięki mnie i dzięki Nickowi Valentine'owi, który nam cały czas krok w krok, no oprócz tych momentów, gdzie leży sobie,
to zawsze nam towarzyszy i pomaga. Gdzie jest pan, któremu mamy... Tu jest pan, któremu mamy powiedzieć, że wszystko się udało. I proszę, Kierat ma dostępny dla ciebie warsztat. Tak, mam dobre wieści. Nie ma problemu. Aha, musimy sobie pomagać. Dokładnie tak. Wy tu fajnie, fajne w ogóle miejscówkę macie. I co? I w takim razie tu jeszcze zobaczmy dane. No, tu mamy, udaj się na miejsce w Country Crossing. Mamy hangar na łodzi. Oddać musimy Prestonowi tą misję, ale tu jeszcze jest kilka fajnych innych zadań, które będziemy sobie robili. Myślę, że jeszcze sobie porobimy poboczne zadania, zanim będziemy kontynuowali misję, wątek główny. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Wracacie do odpoczywania i do jutra. Cześć!